Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, szanowni Państwo, witajcie, drodzy i kochani. To będzie kiepski komentarz do czytań z 12 Niedzieli Zwykłej, która, jeśli Bóg pozwoli, będzie 19 czerwca bieżącego roku. Pierwsze czytanie jest z Zachariasza 12:10-11 i 13 rozdział, werset 1. Otóż jest to proroctwo o dziele Mesjasza, z którym będzie związane wielkie wylanie ducha, a więc łaski, łaski przebłagania, łaski obmycia z grzechów i wszelkich zmaz, czyli niedoskonałości, poprzez źródło, które wytrysnie wtedy dla domu Dawida w Jeruzalem. A wytryśnie wtedy, kiedy będą patrzeć na tego, którego przebili, kiedy będą wielce płakać. Przy czym będzie to zjawisko szeroko społeczne. Wielki płacz w Jeruzalem. Otóż nie mogę się nadziwić, jak to się stało, że Żydzi nie przyjęli Mesjasza. Przecież mieli kilkaset lat, mieli rabinów, którzy mogli pozbierać w tych swoich studiach nad Starym Testamentem wszystkie te proroctwa o Mesjaszu i złożyć je jak puzzle w jakąś mozaikę, w jakiś obraz. No chociażby taki, że Mesjasz będzie przebity, że będzie właściwie sponiewierany. I właściwie mogliby spróbować oni i Sanhedrin zrobić wszystko, żeby żaden człowiek już z ich powodu nie ginął w ten sposób. Bo proroctwa, przynajmniej niektóre, nie musiały się spełnić. One były relatywne, to znaczy oto tak będzie, jeśli się nie nawrócicie. A więc była zawsze, pomimo proroctw, proroctwo mówiło jak gdyby, co się stanie jeśli. Co się stanie w standardzie grzesznym, grzeszności naszej. No ale przecież te proroctwa nie musiały determinować. Otóż można było sprawić, aby Chrystus nie umarł w ten sposób. To przecież zależało właściwie od jednego Pana. I od paru jeszcze panów z Sanhedrynu. Judasz już nie chciał tej śmierci, bo zwrócił pieniążki. Piłat nie chciał i umył rączki od tego złego czynu. No to właściwie tylko Kajfasz i paru jeszcze zadecydował, a Jezus mógł zbawić nas w swej starości, w wieku 80-90 lat, umierając w łóżku. Miał zbawić nas przez śmierć. I to by umarł, tylko na poduszkach, w łóżku, a nie na krzyżu, bez poduszki. No dobrze, ale nawet jeżeli oni nie stworzyli tego obrazu, znaczy obraz był za mało syntezowany. Oni powinni pozbierać wszystkie te elementy ze wszystkich ksiąg i strzec się. I pilnować, co będzie robić Mesjasz w swojej publicznej działalności i tak dalej. I rozumieć też, że proroctwa są relatywne. I że proroctwa mogą być metaforyczne, symboliczne. Mogą stosować hiperbole. A więc, że w rzeczywistości to samo będzie się dokonywać w pewnym zminiaturyzowaniu, skoro proroctwo było hiperbolą, czyli było wyolbrzymieniem. No to wszystko można było, przecież mieli kumatych, mądrych ludzi. Nie przygotowali się od strony koncepcyjnej. Czym byli zajęci? Sobą. A bardziej sobą niż czekaniem. I prawdopodobnie to właśnie zadecydowało o słabym przygotowaniu i braku czujności. Że byli zajęci sobą. Byli bardzo czujni, gdy chodzi o swoje interesy, ale nie byli czujni, gdy chodzi o sprawy Mesjasza i o bezpieczeństwo Mesjasza. Stąd nie zagwarantowali mu bezpieczeństwa. I również potem to samo było przyczyną, dlaczego post factum nie uwierzyli. Co prawda duża część kapłanów żydowskich uwierzyła i o tym mówią Dzieje apostolskie 6. No ale daleko nie wszyscy. I chyba nie większość. Otóż potem już im się to mogło układać. Mogło im się zgadzać niektóre rzeczy z biografii Jezusa, z zapowiedziami proroków. A jednak się nie nawracali, no bo mieli kult samych siebie i trudno im było się przyznać do przewiny. Również obecnym Żydom trudno jest zaakceptować Jezusa, no bo musieliby uznać 20 wieków pomyłek, walki z chrześcijaństwem. Musieliby uznać, że to oni zabili, że Żydzi zabili właśnie Mesjasza swojego. Ale z drugiej strony przecież dzięki w ogóle Jezusowi z Nazaretu kultura żydowska, bohaterskie postacie żydowskie ze Starego Testamentu, takie jak Adam, Noe, Abraham, Mojżesz, Eliasz, Elizeusz, Izajasz, Jeremiasz, tenże Zachariasz, no są w ogóle znane w świecie. To dzięki Jezusowi, dzięki Jego uczniom, dzięki chrześcijaństwu w kulturę światową zostało wprowadzone dziedzictwo Izraela, tradycja Izraela. Przecież to Jezus jest największym kierowcą i ambasadorem Izraela. Tak więc odrzucać kogoś takiego, kto rozsławił imię Izraela po całym świecie, to jest ale głupot. No owszem, też druga rzecz, że gdyby przyjęli Jezusa, to musieliby przestać być jedynym, ekskluzywnym narodem wybranym. To też prawda. Poniekąd musieliby przestać zadzierać nosa, aby zadzierać nosa jeszcze bardziej. No bo nie jesteśmy już jedynym narodem wybranym, no bo wszystkie narody są już powołane, są wybrane do tego, żeby być dziećmi Bożymi w Chrystusie, jak to zaraz zobaczymy w liście do Galatów. No ale to jednak Żyd zrobił. Tak więc musieliby przestać zadzierać nosa, aby móc zadzierać go jeszcze bardziej, bo gdzie tylko świątynia chrześcijańska albo zbór chrześcijański, tam Żyd w epicentrum. Poniekąd. No dobrze. Teraz przejdźmy do psalmu 63. To jest mój najbardziej ukochany psalm. Boże, mój Boże, mój Boże. Jaka czułość, bliskość. Szukam Ciebie. Polowanie na Boga, poszukiwanie rzeczy zagubionych, zgaduj zgadula, gdzie jest złota kula. Szukanie Boga. Dzień jako szukanie Boga. Gdzieś Ty. Zimno, ciepło, cieplej, cieplej, gorąco, gorąco parzy. Dzień jako szperanie. Dzień jako szukanie. Dzień jako pragnienie. Pragnie Ciebie moja dusza. Tęskni za Tobą moje ciało więcej, aniżeli zeschła ziemia wody. Dusza pragnie, ciało tęskni, a ja szukam. Rozglądam się. Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni. Oto, gdzie Cię znalazłam. By ujrzeć Twą potęgę i chwałę, Twoją moc, Twoją wszechmoc i Twoje piękno, delikatność, Twoją moc i Twoją niemoc. I teraz apogeum tego psalmu, przynajmniej dla mnie. Twoja łaska. Gracja. Twoja łaska. Twoja łaska, cenniejsza od mego życia. Możemy zrobić machnią. Możemy się wymienić. Ty mi łaskę, ja Ci życie. Taki barter, taki handel. I gdy już mam tę łaskę, gdy już kupiłem tę łaskę za cenę mego życia, w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie. Już nie mam swojego życia, bo mam Twoją łaskę, która okazuje się życiem lepszym. Oto dlaczego łaska jest ciekawsza od mego życia. Oto dlaczego warto się machnąć, czy wymienić w sensie z Bogiem. Po ukraińsku obmin waluty, change, tak? Waluty. Zamiana walut. No i właśnie do Ciebie lgnie moja dusza, prawica Twoja mnie wspiera, czyli miłość. Lgnąć, być objętym, być wspartym. Dobrze. Galatów, drugie czytanie. 3 rozdział, wersety 26-29. I właśnie tutaj jest pokazana nowa antropologia. Mianowicie, gdy przychodzi ta łaska, to nowe życie, to ona przemienia wszystko, co napotyka. Gdy napotyka mój umysł, mój rozum, to przeobraża, przeistacza mój rozum, mój racjonalizm w wiarę rozumną albo w rozum wierzący. Uskrzydla, rozświetla, przeobraża, jak na górze Tabor. Gdy wpada ta łaska do mojego serca, to rozpala to serce wesołością nadziei, optymizmem, radością. Z dziedzictwa, z obietnic, o których tu mowa. Staje się nagle bogatym człowiekiem, dziedzicem. Moim dziedzictwem są obietnice. I to nie abrahamowe, takie małe pitu-pitu doczesne. 100 lat, trochę potomstwa, trochę ziemi, trochę triumfu. Ale obietnice chrystusowe. Nieskończenie większe w każdym myku, w każdej obietnicy. I gdy ta łaska wchodzi do mojej woli, to czyni mnie sposobnym do uczynków miłości, nawet największych, aż po oddanie życia, aż po oddanie majątku, aż po poczynienie ofiary ze swojej seksualności na sposób celibacki. Itd. Itp. A gdy ta łaska włazi do Kościoła Bożego, no bo ze społeczności tworzy nagle Kościół, czyli mistyczne ciało Chrystusa. Oto był tłumek, nawet jeśli tłumek wiernych, ale dzięki łasce ta łaska wchodzi w ten tłumek, czyni go ciałem, wspólnotą, rodziną, ciałem. Nie do rozerwania. A wodę w tej społeczności, tę szczególną wodę, czyni źródłem chrzcielnym, chrztem, bramą wieczności. Górą Tabor przemieniającą ludzi w Boga, ludzi w bogów. I ta łaska, czyli nową antropologię, bo przez wiarę, którą ta łaska we mnie ukształtowała w moim umyśle i przez tę nadzieję, przez tę miłość oraz przez ten chrzest, dzięki tej wodzie i dzięki tej nowej społeczności kościelnej, ta łaska wprowadza mnie, Piotrka, człowieka, w Chrystusa. Jestem jak gdyby wewnątrz Chrystusa. Chrystus jest jak gdyby moim odzieniem. I tam w Chrystusie stare kategorie nisko antropologiczne, wręcz zoologiczne, zlatują z piedestału z pierwszego rzędu do 20 któregoś rzędu. A mianowicie kategorie nacjonalne. Nie ma już Żyda ani poganina. Nie ma już, szanowni państwo, Żyda ani poganina. Nie ma Polaka ani Ruskiego, ani Polaka, ani Ukraińca, ani Polaka, ani Niemca. Zaprotestujecie. Są. Latają na czołgach, jeżdżą na samolotach bojowych. Proszę państwa, to, co pokazują wam w wiadomościach, to są 20 któryś rząd. Jeśli jesteście głęboko w Chrystusie. Jeśli jeszcze nie jesteście w Chrystusie, to jest pierwszorzędne. Jeżeli jesteście trochę w Chrystusie, to jest jeszcze pierwszorzędne. Ale gdy jesteście głęboko w Chrystusie albo wysoko w Chrystusie, to jest 22-rzędne. Kategorie nacjonalne. A więc jeszcze Polska nie zginęła, przestaje być pierwszorzędne. A staje się, no nie wiem, trzeciorzędne dla kogo, na 5. rzędzie. Im większa mistyka, tym dalej. Im wyżej w Chrystusie, tam na niebiosach, tym ta Polska niżej. Tym ta Polska dalej. Nie, no oczywiście jak przyjdzie wróg, to Chrystus powie: Piotrek, złaź do 22 rzędu i walcz o Polskę i zaśpiewaj piosenkę „Hej, kto Polak na bagnet”. Tym niemniej nawet gdy Chrystus każe mi śpiewać tę piosenkę, każe mi również pamiętać, że jesteśmy oto w 22 rzędzie, a nie w pierwszym. Podobnie kategorie socjologiczne. Niewolnik, wolny, biedak, bogaty. Im bardziej w Chrystusie, tym bogaty mniej się pyszni, rozpiera łokciami, tym biedny mniej zazdrości. Im bardziej w Chrystusie, tym bardziej to się to schodzi na dalszy plan i to się tym bardziej wyrównuje. Oto bogaty nie chce swoich bogactw, oto ubogi i wdzięczny jest bogatemu za pomoc, ale nie ma wysokich aspiracji, bo ma inne aspiracje, aniżeli socjologia, aniżeli socjum, aniżeli hierarchia, drabina społeczna. Ileż tego życia pokija się frasować. Chrystus. A nie pieniądze. Nie ma już mężczyzny ani kobiety, czyli nawet biologiczne kategorie, psychofizjologiczne kategorie schodzą na daleki plan. Małżeństwo schodzi na daleki plan. Wszyscy są chrześcijanami. Ja nie powiem, że wszyscy są mnichami. Poniekąd. Wszyscy są chrześcijanami. Wszyscy są zajęci Chrystusem. Chrystus, a nie małżeństwo, nie dzieci, nie seks. Tak, małżeństwo, dzieci, seks w którymś tam rzędzie. No nie powiem, że w 22. Dobra. W 21. A jeżeli ktoś jest niżej w Chrystusie, no to dobra, w 3. rzędzie. Dla tych z mlekiem pod nosem, z mlekiem zamiast wąsu i dla tych mlekopijów, dla tych niemowląt w Chrystusie, no to małżeństwo będzie drugorzędne. Okej. Jesteście kimś jednym, czyli w nowej antropologii zanika też pojęcie ja. A nawet ja myślnik ty. Pojawia się pojęcie my. Coraz bardziej my, a nie ja, myślnik ty. Tym bardziej nie ja, kropka. Im bardziej w Chrystusie, tym bardziej, powiedzmy, zanika to ja na rzecz my. To czyni też miłość. Zresztą to jest synonimiczne. Być w miłości, a być w Chrystusie to są awersy, rewersy tego samego. No i na końcu przejdźmy już do Łukasza 9, 18-24. Za kogo uważają mnie tłumy? No tam tłumy uważają cię za któregoś z proroków. My za Mesjasza. A Sanhedrin za nicponia. Proszę Państwa, to wszystko zależało od rzetelności. Bo kim byli apostołowie? To byli ludzie rzetelni, którzy chcieli się zaangażować bardziej, którzy traktowali problemy religijne, metafizyczne, problemy duchowe rzetelnie, czyli poważnie. Dlatego też zostali dopuszczeni do większej bliskości z Jezusem, a będąc bliżej mogli się zorientować, że to nie jest po prostu prorok, że to Mesjasz, czyli prorok wyjątkowy, wyższy od Mojżesza i od wszystkich innych. Tłumy, które były mniej zaangażowane, bo były mniej rzetelne w życiu, mniej zwracały uwagę na sprawy duchowe. No więc tylko tak okazjonalnie znały Chrystusa, fragmentarycznie. No to już stwierdzili, że to prorok. A Sanhedryn, czyli arcykapłani, którzy w ogóle nie byli rzetelni co do spraw duchowych, bo byli za to rzetelni co do swojej pupci, co do swoich spraw. Tam byli rzetelni, niesłychanie. Ale wobec Boga i spraw duchowych nie byli rzetelni. Dlatego oni byli bardzo daleko i traktowali to wręcz jako zagrożenie. To im przeszkadzało w robieniu interesów, bo nie byli zajęci duchem, ale ciałem, swoim przy tym. Natomiast ciekawi mnie to, dlaczego apostołowie, przynajmniej tych trzech najbliższych Jezusowi, nie mogło skonstatować, że to jest ktoś więcej niż Mesjasz, tylko że to jest Syn Boga, że to jest Bóg. Oczywiście była tutaj pewna przeszkoda, pewna trudność. On się modlił, pewnie na stojąco gdzieś tam. Cytował psalmy, a może na kolanach, albo na siedząco, no ale raczej na stojąco. No i pewnie się też kiwał, kurczę. Albo nie kiwał się. To kiwanie się to potem przyszło chyba. Zresztą nie wiem. To kiwanie się to są jakieś takie kroki mistyczne, czy kroki duchowe. Chyba, dokładnie nie wiem. Kiedyś tam coś słyszałem, ale zapomniałem. Nieważne. Widząc go, że się modli, no jak się Bóg nie może się modlić, tak? A potem widząc, jak cierpi, jak jest aresztowany, pobity i umęczony, ukrzyżowany i martwy, też mieli wielką trudność. A jednak. No mówił o tym wszystkim. Nazywał Ojca swoim Ojcem, Boga swoim Ojcem. I na górze przemienienia, na górze Tabor widzieli i słyszeli to, co widzieli i słyszeli. Zabrakło uważności, zabrakło uwagi. Rzetelności zabrakło. Bo była nadmierna rzetelność, nadmierne bycie zajętym samym sobą. To było chyba przyczyną, dlaczego przynajmniej tych trzech apostołów nie stwierdziło, że Ty jesteś Bóg. Dopiero potem, jak już ich epatuje swoim zmartwychwstaniem, takim babach, no to dopiero potem konstatują, że jaki tam prorok, kurczę. Pan i Bóg. No ale to jest za późno, choć nie jest za późno, ale jest już za późno, choć nie jest za późno. No, to dziękuję Państwu za to, żeście rzetelnie wysłuchali tych pogawędek.